Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać, jak możecie sobie zrobić z ogniw 1860, 1850 fajnego powerbanka. Ja już kilka sztuk sobie zrobiłem, jestem bardzo zadowolony z tego, iż działa bez problemu nawet miesiąc. Czyli jeśli będziecie sobie na przykład tym powerbankiem raz dziennie ładować telefon czy jakieś tam inne urządzenie, to wytrzyma Wam nawet przez miesiąc. Podejrzewam, że ten, którego będziemy budować dzisiaj, będzie działał troszeczkę dłużej, gdyż mam tutaj przygotowane ogniwa od 2800 do 2800 bodajże i 2600. Dwa rodzaje ogniw. I będzie ich tutaj 32. Do złożenia takiego powerbanka możecie zastosować sobie takie moduły, na przykład w zależności jakiej wielkości ten powerbank chcecie sobie zbudować. Ja na przykład zbuduję sobie go w formacie 4x8 bodajże. To będzie 32 ogniwa. Więc posłużę się dwoma gotowymi takimi modułami. 5x4 na górę i na dół. I dodatkowo resztę sobie dołączymy tutaj z takich małych, potrójnych. Więc zaczynamy sobie od składania. Bardzo prosto. I nawet jeśli chodzi o chiński wynalazek, to nawet to jest ładnie spasowane. Więc włączymy sobie cztery takie, w moim przypadku. W waszym może być zupełnie inaczej. Możecie sobie zrobić na przykład, nie wiem, 4x5 czy 3x4. Z 12 tylko, nie? To już zależy tylko od was, od waszej fantazji. Czy to będzie na przykład, nie wiem, no... Teraz wam pokażę. Tutaj mam takie gotowe złożone. Czy to będzie 3 na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na przykład. Czy na przykład 4 na 3, 6 na 8. Widzicie? To już mam takie gotowe tylko polutowanie. Lub tutaj taki do odpalania samochodu. Widzicie? Tylko on będzie w konfiguracji 4S, 3P bodajże. Nie, 4S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15P. No i tym, jak będzie ktoś miał problem z samochodem, to sobie będziemy odpalać. Tylko tutaj jeszcze musimy zamontować BMS-a, odpowiednie kable, wyprowadzenie, odpowiednio to połączyć. Ale widzicie? Z takich baterii jesteście w stanie sobie każdą konfigurację zrobić. Nawet baterię do roweru, cokolwiek. Co chcecie. To już tylko w zależności, w jakiej konfiguracji połączycie te ogniwa. Ale to tylko tak na marginesie. Więc zaczynamy składać sobie te moduły. No i teraz wystarczy, że sobie dopniecie. Czy ja sobie dopnę w tym przypadku. No, jak klocki Lego. Myślę, że każdy z was używał klocków w dzieciństwie, więc nie powinno to być większe. A, tylko że popełniłem błąd. Użyłem odwrotnie. Okej. Nie dałoby się go złożyć. Więc jeden moduł mamy. Ja sobie pozwolę te baterie na razie odłożyć, żebyście widzieli tutaj, co się dzieje. Więc jeden moduł taki już mamy. I teraz dopniemy sobie drugi. Trzeba to dobrze. O. Dźwiękowe, ale tak jak mówiłem, bardzo dobrze to jest spasowane. Widzicie? I mamy taki gotowy moduł. Później, jak już wszystko będzie skończone, można sobie tutaj te wystające łączniki już też poucinać, żeby później równo w jakiejś tam obudowie
sobie to schować, raczej w obudowie. Ja do tego będę stosował najprawdopodobniej jakąś folię, ponieważ kupiłem na Allegro takie gotowe koszulki, ale niestety okazało się, że nie wejdzie, więc będę musiał coś innego wykonać, jeśli chodzi o obudowę. Więc te koszulki kremu kurczliwe nie przejdą. I do tego później też zastosujemy taki moduł. To jest moduł, taka jak gdyby przetwornica i ładowarka, tak? Dlatego, że jedno ogniwo 18650 generuje 3,7 V, a jak wiemy, wszystkie ładowarki i powerbanki generują 5 V, więc to jest takie podbicie napięcia, taka przetwornica. I dodatkowo mamy tutaj opcję latarki. Tu jest włącznik, wyłącznik latarki i mamy dwa wyjścia ładowania i jedno, raczej tu jest ładowanie powerbanku, a tu jest wyjście na nasze telefony czy jakieś tam inne urządzenia. I tutaj mamy jedno słoncze prąd ładowania 1 A i drugie 2,1 bodajże, czyli jak chcemy szybciej, to podłączamy sobie do 2 A, jak chcemy normalnie, to do 1 A. Ok. I teraz co? Montujemy sobie nasze ogniwka. Też prosta sprawa, jak klocki Lego. Przesunę sobie, żebyście coś widzieli chociaż. No i tutaj w tej konfiguracji wszystkie łączymy równolegle, czyli wszystkie plusem do góry, minusem do dołu. Tutaj jest plus, tutaj jest minus. W innych rodzajach baterii, na przykład w takich, to się z takim spotkałem, jest na odwrót. Czyli tu by się wydawało, że jest minus, a jest plus. I pozwolę Wam sobie to pokazać. Widzicie? Tutaj jest minus, a wydaje się w normalnych bateriach tutaj jest plus, a tutaj niby na masie, raczej wróć. W standardowych bateriach wszędzie plus jest właśnie tu na tym. A w niektórych bateriach jest na odwrót i właśnie tutaj jest taka bateria, która plus ma jak gdyby na minusie, a minus na plusie. To tak jakbyście się spotkali z takimi bateriami. A tutaj łączymy je wszystkie równolegle. Po co? Gdyż napięcie nas interesuje 3,7 V, tak? Czyli takie generuje jeden akumulatorek, a zależy nam na większej pojemności, więc wszystkie te ogniwa będziemy łączyć równolegle, czyli plus do plusa, minus do minusa, wszystkie razem. Jak widzicie, prosta sprawa, nawet dziecko może sobie to złożyć, czy nawet Wam pomóc. O, tutaj się pomyliłem, położyłem odwrotnie. Wszystkie sobie pchniemy. O. I takim oto sposobem mamy komplecik. I to zakładamy drugi koszyk. Przy takiej ilości to trzeba się troszkę postarać, żeby je wszystkie umiejscowić. Tylko pamiętajcie, nie poprawiajcie sobie żadnym ostrym narzędziem metalowym, śrubokrętem, ponieważ tutaj jest blisko masa, czyli minus. Więc jeśli gdzieś tam będziecie podważać i ten, to możecie sobie zewrzeć i uszkodzić, czy tam może uszkodzić, nie, ale na pewno sobie spalicie coś, co dotkniecie, bo po prostu zrobicie zwarcie na tym akumulatorku. No więc co, wstępnie wygląda to tak sobie. No i według moich obliczeń to jest gdzieś, ogniwa są praktycznie w bardzo dobrej kondycji, więc fabrycznie powinno być 82 000, a będzie chyba coś koło 72-73, o ile dobrze sobie to wcześniej wyliczyłem, jak testowałem te baterie, ponieważ te wszystkie baterie sobie testowałem
sprawdzałem na internecie po opisach specyfikacje i popisywałem sobie, który jest na przykład ma 2600, który ma 2800. Po każdy akumulatorek sobie wezmę jakiś inny. Ma opis i wiadomo, tutaj nie jest napisane, jakie on jest pojemności. Więc wpisujecie sobie w wyszukiwarkę tutaj, w tym przypadku LGA BD11865 i wyskoczy wam, jaka firma i ile pojemności. W tym przypadku to jest chyba Samsung, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. I pokażę wam, jakie generuje napięcie, jakie prądy i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko pan wujek Google wam powie. Ok, więc jak widzicie, już mamy gotowy, no, skonfigurowany w jakiś tam sposób ten powerbank. I teraz co nam pozostało? Musimy się też zaopatrzyć w jakieś tam spoiwo lutownicze i taśmę niklową. Tutaj w tym przypadku więcej jak 2 ampery z tego powerbanka nie będziemy ciągnąć, więc ja sobie tutaj zastosuję taśmę niklową 3 mm, 0,1 mm grubości i ona ma wytrzymałości do 10 amper, więc w zupełności ona nam tutaj zda egzamin. Kiepsko jest, jak się rozkleje, próbuję ją tutaj zawsze jakoś oklejać, bo jak sprężynka w zegarku, jak ją wypniemy, to ona się zaraz będzie rozwijać i niewygodne jest później korzystanie z niej, tak? Czyli no widzicie, że jak tylko odkleiłem jedną tą i ten. No i teraz będziemy ją ciąć sobie na odpowiednie kawałki i będziemy sobie każde ogniwo łączyć. Wygodnie jest z grzewarką, ale ja tej zgrzewarki nie mam, więc po prostu będziemy to lutować zwykłym spoiwem. No więc sobie najlepiej jest naciąć sobie od razu ileś tych blaszek, tak, tych taśm niklowych na odpowiedni wymiar i później sobie tylko poszczególne lutować. I od tego teraz zaczniemy. Ja przepraszam, że tak dużo gadam, że te moje filmiki może jakoś tam dłużej trwają, ale jakoś chcę to wam lepiej uzmysłowić, bo nie mogę ustawić lutownicy. Ustawimy sobie na jakieś tam 300 stopni, ponieważ jeszcze tutaj jest od strony plusowej, to ok, nie będzie tak bardzo akumulatorek odbierał nam temperatury, ale od drugiej strony, gdzie praktycznie cała powierzchnia akumulatorka jest, na razie, no, będzie, cała powierzchnia akumulatorka będzie nam odbierać ciepło, więc tutaj już musimy troszkę wejść większą temperaturą grotu, więc tak by to wyglądało. Poczekamy chwilkę, jak się rozgrzeje nam kolba. A ja teraz sobie pozwolę parę tych tasiemek sobie uciąć na odpowiedni wymiar. No, tylko tyle, że to uciążliwe jest, że jak teraz puścimy tą kolbę, znaczy kolbę, tą taśmę, to zaraz będzie problem, bo się nam to rozwinie. Szkoda, że nie ma jakichś takich opakowań, że się po prostu rozwija i ten, tak, coś na zasadzie jakiegoś plastra. Pamiętacie kiedyś, w czasach PRL-u szczególnie, były takie plasty, teraz pewnie też są, że nakładało się taką nakładkę i po prostu się rozwijało. Więc teraz coś takiego by się przydało, że po prostu taki automatyczny rozwijak. Bo tak, no to co ucinam, to zaraz by, jakbym to teraz puścił, to by mi się to w palcach po prostu rozjechało. No i właśnie to mnie strasznie denerwuje, a na pewno irytuje. Więc chyba sobie
odwiniemy troszkę więcej i zablokujemy to i dopiero wtedy będziemy się bawić w cięcie. No, sobie zablokowałem teraz. No i teraz nie będziemy tylko odmierzać. I ucinać. Lewa. Sprawdzimy jeszcze, żeby się nie okazało, że będzie za krótkie. Ale jest akurat. W tym przypadku raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, osiem sztuk będziemy potrzebować długich. Później jeszcze będziemy łączyć w ten sposób. Pokażę wam, jak to wbrew pozorom fajnie się robi. Wystarczy tylko sobie zacenować punkty. Zobaczcie, jak to fajnie idzie. Ja sobie wcześniej dremelem troszkę podszlifowałem, żeby był po prostu lepszy później kontakt cyny, żeby się lepiej łapała. Powiem wam, że na pewno jest szybciej i lepiej jest zgrzewarką, ale jeszcze nie zdążyłem sobie zrobić. Ale już chyba lada chwila wykonam sobie ją z transformatora, z mikrofalówki. I to naprawdę będzie szybko się później to robić. Dotykacie taśmy, tylko cyk, cyk, cyk. I jeden, dwa punkty. Zgrzewy i po sprawie mamy. Ale powiem wam szczerze, że i to lutowanie też nie jest głupie. Bo to jest, tak naprawdę są dwie szkoły. Jedni zgrzewają, drudzy lutują. W zależności co kto ma dostępnego, tak? Jakie urządzenie. Jak ma lutownicę, lutuje, jak ma zgrzewarkę, zgrzewa. I tyle. No i teraz tak. Wystarczy sobie załapać równo jeden punkcik. Aha. Akurat w tym przypadku krzywe. Starajcie się sobie równo to ustawić. To wtedy. O. Teraz zobaczę. O. To wtedy, jak zaczniecie tutaj ładnie równo na początku, to idealnie traficie na ostatniej baterii też. Przepraszam, że mam zasłanie, ale chciałem wam pokazać. Może ja to polutuję. Wtedy to zobaczycie. Okay. No i teraz można się posłużyć czymś, żeby się po prostu nie poparzyć. Albo przytrzymać sobie no, gdzieś dalej, na poprzednim, czy tam następnym tym. Ale i tak tutaj będziecie musieli sobie czymś dopchnąć. Więc ja się posłużę jakimś śrubokrętem. No. No, jak już to zrobicie, to ja mam taki swój system, że sobie tylko bielę. O, tutaj tak końcówki cynuję, a później sobie dociskam. O, i tak po prostu trzeba zrobić wszystkie ogniwa. O, cyk, i już mamy, widzicie? Pokażę wam. No, nie wiem, które wam pokazuję chyba teraz. O, tutaj to. Widzicie, jak elegancko polutowane? No i mamy pewność, że ten akumulatorek będzie nam oddawał swoją pojemność, bo jeśli nie mamy pewności, że wszystko jest ładnie polutowane, no to cóż z tego, że mamy 30 sztuk
jak z czego na przykład połowa może być w ogóle nie połączona w tym obwodzie. Więc trzeba sobie na to zwrócić uwagę. Ja polutuję sobie ten jeden pasek i wam pokażę, jak to wygląda. Czy wiadomo, lepiej by było, gdybyśmy od spodu zabielili sobie tą tasiemkę, wtedy by to szybciej trwało, szybciej się robiło, ale jest po prostu, tak jest wygodniej, no. Nie oszukujmy się, zobaczcie, i wszystkie mamy polutowane. No i tak teraz wszystkie po kolei. I jedna strona będzie gotowa. Też sobie sprawdzamy. Stawiamy, żeby było na środku. Bo tutaj mamy stosunkowo małe to pole lutownicze, więc musimy sobie to jakoś idealnie ustawić, bo jeśli chodzi o masowy pad, miejsce na pod spodem, z drugiej strony ogniwka, to tutaj już problemu jakiegoś tam większego nie ma, ponieważ mamy bardzo dużą powierzchnię. Tutaj wszystko pasuje nam na środku. Tutaj mam dużą powierzchnię, więc milimetr, dwa w jedną, w drugą, jeśli się przestawimy, to już nie ma żadnego problemu. Ok, no to jedziemy dalej. Jak już widzicie, wszystko mamy polutowane. Plus, minus. Kratownica ładna jest wykonana. I teraz pozostało nam tylko zrobić dziurki i wyprowadzić sobie kabelek. Tutaj już jedną mam.
że w zależności gdzie sobie będziecie ten moduł montować, tam sobie wyprowadzicie kabelki, tak? Ja sobie tutaj postanowiłem od tutaj, gdzieś z tej strony, więc tutaj sobie wyprowadzę na razie dłuższe, później sobie je utnę. Zobaczę, jak będzie pasować. A drugi zrobimy sobie z drugiej strony i przełożymy go od tej. Na razie sobie tutaj to przymocujemy. Czyli to będzie gdzieś tu. Okay, powiększymy sobie drugim śrubokrętem. Oj, znowu uderzyłem w kamerę. Tak to jest, jak się nagrywa i coś robi. Zawsze się coś trafi. Ok. Zrobimy sobie tutaj końcóweczki. Tutaj w tym przypadku będzie minus. Odlutujemy sobie go tutaj. O, nie chcę. A, bo zmniejszyłem temperaturę na kolbie. Zastanawiam się dlaczego. Teraz też podjechałem za dużo. Zastanawiam się dlaczego. Nie chcę grzać. No już mamy około 200 stopni, więc jest ok. Więc o. Minus ładnie nam się podlutował. Nie wiem, czy to będzie widać, ale widzicie. I sobie tutaj już kwestia gustu. Jak sobie to lutujemy i teraz z drugiej strony robimy to samo. Też sobie zabielimy końcówki. Specjalnie biorę takie przewodziki z dobrą, grubą izolacją, żeby w razie W dobrze izolowały. O, tutaj jak widzę, dobrze, że zauważyłem. Jedna blaszka się odlutowała. Albo przeoczyłem, albo dałem mało cyny. A jeszcze przed przykryciem, przed złożeniem sobie wszystko posprawdzam, czy wszystkie aby na pewno są przylutowane, bo po co później ma być parę miliamper mniej pojemności, prawda? No i teraz sobie tutaj w tym przypadku umiejscowimy gdzieś ten kabelek tu. O. I wyprowadzenie mamy już praktycznie gotowe. No i teraz tylko kwestia po prostu, jak sobie tutaj umiejscowicie, czy w ten sposób ten moduł, czy na boku, czy tak. No to już kwestia gustu i w zależności jaki moduł zastosujecie, ponieważ niekoniecznie musicie zastosować ten. Możecie sobie zastosować, ja mam jeszcze taki gdzieś tam odzyskałem sobie z jakiegoś powerbanku. Widzicie? Tutaj macie tylko jeden ładowanie powerbanku i ładowanie później telefonu, więc tutaj będzie na przykład już mniej komplikacji, żeby go gdzieś sobie przykleić, umiejscowić, prawda? To już kwestia gustu. Może tak naklej na gorąco, jak już uważacie. No więc to mam już przygotowane. Ja teraz chyba wam tylko zaprezentuję ogólne działanie, raczej ogólne działanie, jak to ma miejsce, jak to działa. Bo tak jak mówię, z obudową się wstrzymam, bo sam jeszcze nie wiem jak i pewnie wy też jeszcze nie wiecie. Więc na razie tylko wam pokażę, że to działa. I na tym chyba zakończymy i tak już bardzo długi filmik. Chyba tutaj sobie zastosuję coś do złapania. Nie ma za bardzo tutaj, wszędzie jest coś. Nie wiem, czy mi teraz sięgnie. Muszę ten stojaczek sobie podnieść. W tym przypadku chyba sobie zrobimy. Podlutujemy od
drugiej strony. Gdyż wyświetlacz chcielibyśmy mieć raczej widoczny. Okay. O, widzicie już? Znaczy nie widzicie, bo to nie jest w kadrze. Ale przez moment zgłosiła się latarka, więc zaraz tutaj to przestawię. To może będzie lepiej widać. I słuchajcie, tutaj macie, tak jak mówiłem, jak dłużej przytrzymacie, włącza się latarka. No i automatycznie włącza się powerbank. I jak widzicie, te baterie mają 37%. Ogólny stan powerbanka teraz to jest 37%. Teraz pozwolę sobie podłączyć coś do ładowania, w tym przypadku telefon, i zobaczycie, o co chodzi z tymi złączami. Nie wiem, czy myślę, że mi się to uda. I teraz tak, podłączamy telefon. Źle wpadł. OK. Widzicie? Znaczy jeszcze nie widzicie. Podłączyłem pod złącze pierwsze, czyli 5 V i prąd ładowania 1 A. A teraz jeśli chcemy, o, tylko oczywiście wyłączamy sobie tą latarkę, nie wiem, na to niepotrzebnie nam nie świeci. Znaczy nie wyłączamy całego powerbanka, bo jak dłużej przytrzymamy, to wyłączymy całego powerbanka. Ale teraz chyba, gdy włożymy gniazdo, to on się sam włączy. Widzicie? I teraz pokazuje, że jest 5 V, 2, 1 A. Czyli teraz ładujemy sobie szybciej. Czyli jak widać na załączonym obrazku, powerbank działa. I teraz jeszcze, żeby Wam zobrazować proces ładowania, pozwolę sobie tutaj coś podłączyć, jakiś kabelek i go zacząć ładować. Teraz tu coś znajdę. Mam tutaj jakiś kabelek, myślę, że go mi tu starczy, ale podłączymy sobie może tutaj. OK. Tego nie widzicie. Sobie szukałem miejsca, gdzie by go podłączyć do ładowania. O, widzicie? I ładowanie jest oznaczone w taki sposób, że mruga taka ikonka IN, napis IN, czyli wejście. Czyli w tym momencie powerbank jest ładowany. Ze względu na to, że on jest tutaj dużej pojemności, więc chyba długo będziemy musieli czekać, żeby z 37 zrobiło się 38. Więc tego chyba Wam nie będę pokazywał. Ale już macie tutaj zobrazowane, że powerbank działa. I teraz pozostała Wam tylko kwestia umiejscowienia sobie tego modułu, gdzie chcecie, tak? Czy go umiejscowicie sobie gdzieś tak i będziecie mieli złącza, nie wiem, czy to widać u góry, czy z boku. No nie wiem, czy sobie gdzieś zrobicie dodatkową jeszcze obudowę na ten wyświetlacz, bo on jest tylko zabezpieczony folią. To już kwestia gustu. Ja tylko chciałem Wam pokazać, że z ogniw 18650 możecie sobie zrobić całkiem fajny, pokaźny powerbank i to naprawdę tanim kosztem, ponieważ koszyki, moduł tej ładowarki, tego modułu ładowania i ogniwa możecie sobie odzyskać na przykład z baterii laptopowych, czy kupić je. To już kwestia jakimi finansami dysponujecie, tak? Czy chcecie je mieć z nowych, czy zużywanych, tylko wiadomo, że kupujecie nowe, macie pewność tej pojemności. Robicie do zużywanych, no niestety musicie poświęcić więcej czasu, żeby sobie posprawdzać te baterie, tak jak ja musiałem je sprawdzać, tak? Czyli każdą fizycznie musiałem sobie podłączać podmiernik i ładować ją, rozładować, żeby sprawdzić jej pojemność, żeby po prostu wsadzić, mając pewność, że buduje ten powerbank z dobrych baterii, a nie z jakichś tam wyczerpanych, tak? Że na przykład kilka baterii w powerbanku będzie tylko siedzieć na sztukę, a ich pojemność będzie zerowa. Więc dlatego długo je musiałem testować. No ale jeśli będziecie kupować nowe te ogniwa, no to automatycznie już nie musicie tego robić, tak? Montujecie sobie wszystko w jedną całość i powerbank gotowy. Więc no co, myślę, że filmik się podobał. Jeśli tak, łapka w górę i
I co? Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.